Szanowni Państwo, słuchacze projektu Młodzieżowa Politechnika Opolska, witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Tomasz Boczar, jestem pracownikiem badawczo-dydaktycznym Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej. Jestem również współtwórcą, współpomysłodawcą i wykładowcą kierunku kształcenia technologii energetyki odnawialnej. W dniu dzisiejszym mam zaszczyt, ale przede wszystkim wielką przyjemność móc zaprezentować, na szczęście tylko wybrane, zagadnienia związane z możliwościami wykorzystania energetyki wiatrowej w sposób mało do tej pory pokazywany, bardziej niekonwencjonalny, jako pewne wizje, nowatorskie rozwiązania czy prototypy. Tytuł mojej prezentacji jest Energetyka wiatrowa, innowacyjne rozwiązania i stanowi to tylko malutki wycinek materiału dydaktycznego, który prezentuję dla studentów w ramach przedmiotu Energetyka wiatrowa. Wykład rozpocznę od przedstawienia turbin wiatrowych z wirnikami o pionowej osi obrotu względem kierunku wiejącego wiatru. Na świecie istnieje kilkaset patentów, które stanowią tak naprawdę wariancje dwóch rozwiązań. Pierwsze z nich to zaproponowane przez francuskiego inżyniera lotnictwa Dariusa w 1931 roku opatentowane rozwiązanie turbiny, która swoim kształtem przypomina trochę liść lipy lub gruszkę, ale tak naprawdę są to dwie lub trzy lub większa liczba wstążek w kształcie litery C. I drugie rozwiązanie, którego wirnik przypomina literę S, jest to rozwiązanie zaproponowane przez fińskiego architekta, inżyniera Savoniusa i opatentowane w 1926 roku. Oprócz tych małych rozwiązań, oczywiście tego typu turbiny są budowane w większych rozmiarach, które dorównują mocami turbinom standardowym. Zaletą tego typu rozwiązań jest to, że one się kręcą niezależnie od tego, jak wieje wiatr, ale jak są zalety, to oczywiście są też wady. Wadą tego typu rozwiązań jest to, że trzeba nadać moment rozruchowy, czyli zacząć kręcić taką turbiną, żeby zaczęła ona produkować energię elektryczną. I w tym zakresie wymyślono rozwiązanie takie hybrydowe, pośrednie, polegające na tym, że jako wirniki rozruchowe stosuje się właśnie zaproponowane przez Savoniusa turbiny i one wprawiają w ruch większe od nich turbiny typu Dariusa, ale też mogą pracować jako samodzielne jednostki, jak to zaprezentowano na tej fotografii. Kolejna grupa to są turbiny z dyfuzorem. Są to turbiny, które wykorzystują prawo Bernoulliego, sformułowane w 1738 roku, jedno z podstawowych praw hydrodynamiki płynów, ale też gazów, mówiące o tym, że przepływ gazu, w tym wypadku powietrza, przez zwężenie rurkę ma większą prędkość niż przepływ tego samego czynnika na zewnątrz. No i twórcy tutaj wymyślili różne rozwiązania, jeśli chodzi o tunelowanie, czyli te dyfuzory. Wprowadzali kilkuwarstwowe dyfuzory, dzielone, tak żeby ten efekt zasysania był jak najbardziej korzystny, jak najbardziej wydajny z punktu widzenia możliwości pozyskiwania tejże energii kinetycznej wiatru. Kolejne rozwiązania to są rozwiązania, które bazują na sporcie zwanym kiteboardingu, czyli poruszaniu się z wykorzystaniem latawca po śniegu, w morzu czy też po lądzie. I tutaj firma SkySails zaproponowała tego typu rozwiązanie do napędu jednostek pływających. Zaczynali od oczywiście badań laboratoryjnych, potem testowali mniejsze, większe jednostki. W każdym bądź razie zasada polega na tym, że mamy tutaj do czynienia z puszczanym masztem, który przypomina trochę peryskop łodzi podwodnej. Mamy urządzenie, które steruje, mierząc prędkość i kierunek wiatru, steruje najbardziej korzystnym kierunkiem latawca. No i tego typu rozwiązania są już wykorzystywane w różnego rodzaju większych lub mniejszych jednostkach pływających. Dla jachtów przeznaczono trochę inne rozwiązanie. Jest to o wiele lżejszy maszt, który można opuszczać bezpośrednio na pokład takiej jednostki pływającej. Docelowo się oczywiście mówi o zespole tego typu kajtów, tak żeby odciążanie silników dieslowskich przy dużych jednostkach pływających było jak najbardziej wydajne. Firma SkySails wyszła również nie tylko na jednostki pływające, ale zaproponowała i testuje to w sposób już bardzo zaawansowany możliwość wykorzystania kajtów bezpośrednio do produkcji energii elektrycznej. Tutaj tą kreską pokazano, w jaki sposób latawiec się porusza, unosząc się do góry i potem opuszczając w dół.
No i tego typu testy są przeprowadzane bezpośrednio na lądzie. Zaproponowano kontenerowy system, w którym umieszczamy generator, który został opatentowany przez tą firmę. Docelowo oczywiście te rozwiązania mają być lokalizowane zarówno na lądzie, jak również na otwartym morzu. Podobne rozwiązanie zaproponowali hiszpańscy inżynierowie. Mamy tutaj do czynienia z turbiną nazwaną KiteGen roboczo. Początkowo moc 5 MW to jest moc, która jest w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne centrum handlowego o dużej powierzchni. Natomiast docelowo ta turbina ma mieć średnicę wirnika 1 km i moc prawie 200 MW. Zaczęto od testowania tego typu rozwiązań w warunkach dosyć, powiedzmy, skrajnych klimatycznie, ponieważ są to Pireneje hiszpańskie. Na tej podstawie opatentowano generator, który to produkuje energię nawijając lub odpowiednio rozwijając linkę, która jest przymocowana do latawca. Natomiast Włosi wybudowali stacjonarne, na razie jednoramienne i jednolatawcowe laboratorium badawcze, gdzie zdobywają w tym zakresie doświadczenie. No i być może tego typu rozwiązanie będzie wykorzystane. Kolejna grupa to są bardzo szeroka grupa obecnie badanych urządzeń. Są to fly generatory, czyli generatory unoszące się w powietrzu, a wszystko zaczęło się od latających platform z turbinami wiatrowymi umieszczonymi na platformie. Te fotografie z boku pokazują pierwsze tego typu prototypy zaproponowane przez zespół profesora Briana Robertsa z University of Technology w Sydney. Natomiast patent ten został zakupiony przez firmę amerykańską Skywind Power z San Diego. W wyniku prowadzonych testów stwierdzono, że 600 tego typu turbin umieszczonych na wysokości kilkuset metrów jest w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne nawet 100 tysięcy odbiorców. Trochę alternatywne w stosunku do poprzedniego rozwiązania zaproponowała firma Joby Energy. Mamy tutaj latające platformy, ale mniejszej średnicy obracające się łopatki wirników. Natomiast mamy tutaj platformę unoszącą się. Do tej pory wykonano na razie urządzenia prototypowe i przeprowadzono badania w skali właśnie takiej mikro. Kolejna grupa rozwiązań, tym razem zaproponowana przez firmę, która działa już od lat praktycznie 90. ubiegłego wieku. Są to latające turbiny Mars, ale nie są to turbiny przeznaczone dla Marsa, aczkolwiek być może one mogłyby być wykorzystywane. Jest to skrót od Magellan Power Air Rotor System. Mamy tutaj do czynienia z wirnikiem, który ma kształt albo kulisty, potem przechodzi różnego rodzaju modyfikacje, związane również z możliwością umieszczania z boku wirników i ten obracający się balon napełniony helem jest niczym innym jak generatorem, który produkuje energię elektryczną. Zaczęto produkować tego typu rozwiązania o mocy 4 kW, czyli moc, która jest w stanie zaspokoić gospodarstwo w Unii Europejskiej. Ta pierwsza cała seria została zakupiona przez Armię Stanów Zjednoczonych, no i może być oczywiście wykorzystywana w miejscach, gdzie nie ma dostępu do energii elektrycznej. Kolejny projekt to jest Airborne Wind Turbine i firma Alte Eros Energies. Jest to wykorzystanie otunelowania, ale w postaci balonu, a w środku znajduje się turbina wiatrowa, która produkuje energię elektryczną. W tym zakresie zostały już wykonane prototypy w skali takiej rzeczywistej, jak ona ma wyglądać i są tutaj bardzo obiecujące wyniki, które być może zakończą się wdrożeniem tego typu instalacji. Kolejna grupa to są unoszące się na wodzie turbiny wiatrowe. Zasada działania jest trochę zbliżona do spławika. Mamy tutaj zbalastowanie części znajdującej się pod wodą, mamy cumy i tego typu turbiny mogą być umieszczane w miejscach, gdzie w danym momencie na morzu potrzebujemy energii elektrycznej, czyli mamy na przykład platformy wiertnicze, ale też na przykład różnego rodzaju wyspy. W tym zakresie są różne rozwiązania, zarówno pionowych, jak i poziomych osi obrotu, turbiny wiatrowe, dwu-, trzyłopatkowe, różne sposoby ufundamentowania tychże turbin. Natomiast od kilku lat już są gotowe tego typu rozwiązania testowane przez firmy głównie skandynawskie, japońskie, jak również z Wielkiej Brytanii, co jest tutaj pokazane jako różne rozwiązania, jeśli chodzi o ta część, która unosi się bezpośrednio na wodzie.
Kolejna rzecz to są turbiny, tak zwane aeroturbiny. One dostarczane są przez producenta właściwie w formie rozłożonej. Każdy może je bez problemu złożyć z części. Mogą być one instalowane zarówno w osi poziomej, jak również w osi pionowej. W najistniejących konstrukcjach budynków, ponieważ są to lekkie turbiny niskoszumowe, produkujące energię elektryczną dla potrzeb właśnie małych odbiorców. Również w terenach silnie zurbanizowanych. Takim obiektem, który wydaje się być idealnym do tego typu rozwiązań, to są różnego rodzaju mosty, gdzie pod mostami możemy tego typu turbiny instalować. Wiadomo, że takie konstrukcje powodują sztuczne zasysanie jeszcze i zwiększanie prędkości tutaj terenowej wiejącego wiatru. Tym samym wydajność tego typu urządzeń jest większa. Kolejne rozwiązanie są to turbiny wielowirnikowe, czyli umieszczone na jednym czpieniu zespół kilku, kilkunastu, nawet kilkudziesięciu czy kilkuset wirników. Ich pomysłodawcą jest Celsam, który tutaj jest przedstawiony na fotografii i jedna z jego konstrukcji, która w ten sposób pracuje. Zaczyna oczywiście od testowania mniejszych konstrukcji kilkuwirnikowych, natomiast docelowo oczywiście mówimy o konstrukcjach wielowirnikowych. Jest też autorem wielu patentów w tym zakresie. Tu jest pokazane tego typu rozwiązanie przycumowane do dna morskiego. Farma złożona właśnie z tego typu turbin wiatrowych. Natomiast tego typu rozwiązanie, gdzie mamy możliwość przymocowania do cepelinu właśnie takiego giętkiego przewodu, na którym pracują turbiny wiatrowe, daje możliwość zainstalowania nawet kilkuset tego typu turbin. Szefowie jednego z dużych państw, czyli Bahrajnu, a właściwie stolicy Manamu, chcieli tego typu wysokościowiec oparty na turbinie również wielowirnikowej wybudować. Natomiast obecnie z punktu widzenia krachu również związanego z wydobyciem i sprzedażą ropy naftowej ten pomysł upadł. Natomiast firma Vestas testuje konstrukcje wielowirnikowe, porównując wydajność i wielkość produkcji energii elektrycznej ze standardowymi rozwiązaniami. Firma Vestas to jedna z najstarszych firm produkujących turbiny wiatrowe, lider na rynku europejskim, druga pod względem wielkości firma na świecie. To, co tutaj Państwo widzicie, czyli tama wiatrowa zaproponowana przez Shetwooda, jeszcze do niedawna była to pewna wizja polegająca na tym, że mamy do czynienia z rodzajem żagla o boku 75 na 75 metrów, a jego części centralnej umieszczona jest rura, w której umieszczone są wielowirnikowe turbiny wiatrowe. No i rząd fiński zainteresował się tym projektem i chce umieścić tego typu turbinę na jednym z rzek wpływających do jeziora Ładoga. Chce wykorzystać naturalne ukształtowanie terenu i tenże żagiel ma skupiać wiejący wiatr w części centralnej i w ten sposób zwiększać wydajność produkowanej energii elektrycznej. Kolejna grupa to są aerogeneratory. I tutaj jest wyeliminowany problem dużych konstrukcji nośnych, czyli wież. Przy dużych turbinach wiatrowych takie wieże mają nawet 80 albo i więcej metrów wysokości. No i są to konstrukcje podatne na różnego rodzaju drgania, no i wiejące wiatry. Zaproponowali oni tutaj obniżenie środka ciężkości i turbina przypomina trochę harfę, niektórzy mówią, że suszarkę do bielizny. Pierwsze typy, prototypy, ich badania zostały przeprowadzone w Bright w Wielkiej Brytanii na o wiele mniejszych konstrukcjach, ale wyniki są bardzo obiecujące. Na tej podstawie również opracowano konstrukcję turbiny, która miałaby pracować w obszarze przybrzeżno-morskim, czyli być zlokalizowana na morzu. Ruch, który wykonuje turbina, jest zbliżony do ruchu, który wykonują nasiona klonu, które spadają z drzewa i ten ruch jest tutaj pokazany po lewej stronie na fotografii. No i dochodzimy do bardzo dużej grupy ekologicznych budynków i miast przyszłości. Właściwie nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić miasta, które byłoby niezasilane z odnawialnych źródeł energii, w tym z energetyki wiatrowej, jeżeli mówimy o przyszłości budowy tych miast, jak również budynków. Zaczniemy od projektu
japońskiej firmy Shimizu. Jest to Pyramid City, jest to piramida wysokości 1 kilometra, w której miałoby pracować 750 tysięcy ludzi. Miałaby być zlokalizowana w Zatoce Tokijskiej. Oprócz tego, że byłaby zasilana z energii słonecznej i wiatrowej, to spełniałaby również rolę dodatkową takiego tłumienia fal tsunami, które powstają w wyniku trzęsień pod dnem morskim, które na przykład doprowadziły do awarii elektrowni atomowej w Fukushimie. Kolejna grupa miast to są tak zwane miasta pływające, unoszące się na wodzie, które to miasta mogły być przez różnego rodzaju jednostki pływające, mówiąc kolokwialnie, dostarczane do miejsc, gdzie potrzeba pracowników wykwalifikowanych. No i tutaj mamy przykład takiego miasta Lilipad, gdzie turbiny wiatrowe są zintegrowane właśnie z boczną częścią tego typu pływającego miasta, a jego kształt jest właśnie zapożyczony od lilii unoszącej się na wodzie, czyli lilii wodnej. To jest projekt serbskich architektów, również pływające miasto, nazwali to Arka Noego. No tutaj mamy projekt znajdujący się w mieście Wuhan, które myślę, że każdy zna, ale trochę nie z energetyki wiatrowej. Jest tutaj New Energy Center, to jest centrum energii odnawialnych, wysokość 140 metrów, tak to wyglądało, jeśli chodzi o projekt. Natomiast wykonanie w ten sposób, w tej części górnej jest umieszczona wielowirnikowa turbina wiatrowa plus panele fotowoltaiczne powodują, że jest to w pełni ekologiczny budynek. Kształtem przypomina lilię, tym razem azjatycką. Coś, co się nie udało, Freedom Tower w Nowym Jorku, w iglicy budynku, który miał powstać w miejscu zburzonych w wyniku ataku terrorystycznego z 11 września 2001 roku bliźniaczych wież World Trade Center, Freedom Tower, wysokościowiec. Do 2005 roku wszystkie projekty brały pod uwagę umieszczenie w iglicy turbin wiatrowych i produkcję energii elektrycznej, która by w dużej części zaspokajała potrzeby energetyczne tego budynku. Natomiast projekt od 2005 roku już tych turbin nie uwzględniał. W ten sposób wybudowano Freedom Tower w Nowym Jorku. To jest widok Manhattanu z bliźniaczymi wieżami tutaj już po wybudowaniu, a tak docelowo ma wyglądać wyspa Manhattan po wybudowaniu wszystkich uzupełniających to tragiczne miejsce wysokościowców. Światowe Centrum Handlu w Manamie, tu mamy Bahrajn, mamy znowu dwie wieże o wysokości 240 metrów, mamy trzy platformy łączące wieże i umieszczone na nich trzy turbiny o średnicy 29 metrów. Tutaj wykorzystywane są wiatry wiejące z Zatoki Perskiej, no i produkowana energia w dużej części zaspokaja potrzeby energetyczne tego budynku. Kolejna grupa to są budynki zaproponowane przez architekta Davida Fischera, tak zwana dynamiczna architektura, czyli budynki, które zmieniają swój kształt w zależności od tego, jak dany właściciel danego piętra czy danego modułu chciałby mieć obrócone swoje piętro. Tego typu rozwiązanie jest zaproponowane dla Dubaju. Jest to Da Vinci Tower o wysokości 420 metrów. Założono, że pomiędzy poszczególnymi piętrami będą umieszczone turbiny wiatrowe, mają być w sumie 48. Na samej górze będzie się znajdowało 5 penthouse'ów, które każdy będzie miał oddzielny parking, oddzielny basen i oddzielną windę, przy czym winda będzie nie dla ludzi, tylko dla samochodów z ludźmi, więc będzie można wjechać sobie do penthouse'u bezpośrednio swoim na przykład Ferrari. No i miejsce, gdzie ma się znajdować ta Da Vinci Tower, to jest główna arteria, w tej chwili wygląda w ten sposób, jeśli chodzi o Dubaj, no tak wygląda, jeśli chodzi o wybudowany właśnie wysokościowiec. Zaczęto jednak od statycznego rozwiązania Cayenne Tower w Marinie Dubajskiej, ma 307 metrów wysokości, ale się na stałe jest obrócony, nie obraca się w sposób dynamiczny. No i parę przykładów tego, co w Dubaju ma powstać. Anara Tower to jest przykład wysokościowca, gdzie tu w części centralnej piastowej ma znajdować się restauracja z widokiem na sztuczną wyspę w kształcie palmy. Kolejne dwa wysokościowce. Pierwszy z nich ma turbinę wiatrową, która obracając się przypomina jakby płonący ogień i nawiązuje do rozpalanych na wieżach na pustyni ogniska, które miały ukierunkowywać do oaz poruszające się karawany. I drugi z wysokościowców ma turbiny jakby zintegrowane z ornamentyką islamską.
No i Meras Tower Dubai, to mamy tutaj do czynienia z turbinami umieszczonymi właśnie w takich przewężeniach, znajdujących się w kilku częściach tego wysokościowca. Wchodzimy na podwórko europejskie i dwa wysokościowce znajdujące się w Londynie. Sky House jest to projekt trzech wysokościowców odpowiednio ukształtowanych w ten sposób, że w części centralnej znajduje się turbina w kształcie przypominającym trochę wiertło. No i to ukształtowanie powoduje, że mamy tutaj odpowiednio dobrze wykorzystane energię wiatrową. I Dude Strait Tower, mamy tutaj wysokościowiec londyński, który istnieje, ma trzy turbiny wiatrowe, pięciowirnikowe i turbiny te zaspokajają ten budynek w 8%. Londyńczycy nazywają ten wysokościowiec maszynką do golenia elektryczną albo do strzyżenia włosów, bo taki kształt ona posiada. Kolejny londyński wieżowiec Wharf Tower ma 181 metrów wysokości, 10-metrową turbinę, która jest umieszczona na jego części dachowej. Tak wygląda budowa tego budynku, natomiast obecnie ten widok w ten sposób wygląda. Kolejny projekt to jest projekt Core Tower w Miami. Może trochę niższy budynek, ale budynek bardzo imponujący, jeśli chodzi o kształt. Turbiny są umieszczone w części centralnej, tej dachowej, a tutaj na samym dachu znajduje się tereny rekreacyjne dla pracowników tego dużego biurowca. W ten sposób wygląda jego umiejscowienie w Miami. Jeśli chodzi o architektów, to brali oni tutaj pomysł z plastra miodu, ale Amerykanie bardziej uważają, że jest to podziurawiony ser szwajcarski, żółty, niż właśnie plaster miodu. Podobna na razie koncepcja dotyczy SolarWind Bridge'u, który miał być umiejscowiony, wykorzystany właściwie wiadukt autostrady przy Lazurowym Wybrzeżu we Francji, gdzie tego typu turbiny miały być umieszczone pod spodem, no i oświetlać drogę, ze względu na to, że jest to dosyć niebezpieczne miejsce dla poruszających się samochodów. Kolejny budynek istnieje. Nie będę starał się nawet odtworzyć nazwy tejże miejscowości, bo mógłbym popełnić lapsus językowy, ale mamy tutaj budynek, w którym znajdują się takie specjalne przewężenia i otwory, w których kumuluje się energia wiatrowa. Budynek ten został wybudowany w centrum, potem zaczęto dobudowywać i tym następne wysokościowce, to w dużej mierze jednak ograniczyło te walory areo dynamiczne możliwości pozyskiwania energii wiatrowej, ale samo rozwiązanie jest dosyć ciekawe. Pracują tutaj turbiny o poziomej osi obrotu względem wiejącego wiatru. Kolejny budynek, na razie koncepcyjny, to jest przykład zastosowania zasad biomimetyki, jakby nowej zupełnie dyscypliny naukowej, która zajmuje się podpatrywaniem tego, co w wyniku ewolucji przyroda uzyskała i zastosowanie tego w sposób rzeczywisty. I tutaj mamy ukształtowanie właśnie samej górnej części, w której umieszczone będą turbiny wiatrowe, nawiązujące do kształtu drzew czy powalonych drzew, które były poddane właśnie działaniu wiatru. A wszystko zaczęło się od kwiatów łopianu, jeśli chodzi o tą biomimetykę i właściwie pana George'a Mastrala, który to czyszcząc swojego psa właśnie z tych kwiatów, doszedł do wniosku, że można opatentować rzepy, które wszyscy myślę, że powszechnie znamy i dla leniwych można je wykorzystywać w obuwiu zamiast wiązać go. Coś, co zostało już prawie ukończone, mamy tutaj Trans Bay Tower San Francisco, 326 metrów, turbiny wiatrowe, dwie umieszczone w części górnej. Nawiązują one do turbin już sprzed 2000 lat przed naszą erą, które pracowały w Babilonie, obecnie jest to okolica Bagdadu. Tak one wyglądały, były używane w celach irygacyjnych do pompowania wody, nawadniania terenów pustynnych, a tak one wyglądają, jeśli chodzi o wykonanie. To są projekty indyjskie, również World Trade Center, ale trochę inaczej rozwiązane. Na razie jest to pewna koncepcja, podobnie jak tego budynku w kształcie jajka, który miałby być hotelem. No i wchodzimy na nasze podwórko. Jest to projekt polskiej firmy architektonicznej. Jest to budynek, który zawiera dosyć dużą liczbę turbin wiatrowych. Natomiast chodzi tutaj o to, że z warty będzie pobierana woda w wyniku produkowanej energii elektrycznej przez pompy, w ten sposób napędzane i będą w ten sposób nawadniane tereny, aby zatrzymać postępujący proces stepowania terenów Wielkopolski. Coś, co Anglikom się nie udało na
Otwarcie londyńskich Igrzysk Olimpijskich w 2012 roku miała powstać turbina w kształcie litery Y, zlokalizowana bezpośrednio przy ratuszu. Bacon, nazwa nawiązująca do baconu, myślę, że taka brytyjska potrawa typowa śniadaniowa. Natomiast ciekawy jest ten właśnie ratusz, który jest też w pełni ekologicznym budynkiem. Natomiast w skali mikro te turbiny zostały zastosowane jako urządzenia, które zdobywają energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia terenów znajdujących się bezpośrednio przy londyńskim olimpijskim stadionie. I teraz wchodzimy w grupę projektów architektonicznych szwajcarskiego architekta Michaela Janssena. Mamy tutaj rotacyjnie obracające się budynki, zarówno w osi pionowej, gdzie tutaj mamy turbiny polegające na tym, że poszczególne części obracające się umieszczone na wspólnym czpieniu produkują energię elektryczną, tutaj w osi poziomej. Natomiast szereg innych budynków, które w większości zostały już zakupione przez różnego rodzaju biura turystyczne, restauracje, będą one lokalizowane w różnych częściach świata. Cechą charakterystyczną jest, oprócz pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, to dodatkowo jeszcze to, że są one budowane z recyklingu. To jest taki zupełnie nietypowy stok narciarski, gdzie produkowana energia elektryczna będzie wykorzystywana do wind, które będą narciarzy dostarczać na górę i tutaj będzie ten tor zjazdowy. Kolejna grupa jego projektów to są mosty, które wyposażone są w obracające się turbiny. Ich przeznaczeniem jest zastosowanie nad na przykład autostradami, gdzie pęd powietrza będzie uruchamiał tego typu bridge. Jeden z nich ma być zastosowany w Szanghaju, natomiast ten, który tutaj jest pokazany, gdzie dodatkowo są panele fotowoltaiczne wbudowane, miał być zastosowany nad Wielkim Kanionem, ale na razie ten projekt upadł, podobnie jak ten, który tutaj widzicie na tej fotografii. Kolejna grupa to są turbiny wiatrowe na jednostkach pływających. Właściwie każdy jacht morski czy dalekomorski ma dwa źródła energii. Po pierwsze fotowoltaika i po drugie mikroturbiny wiatrowe. Oczywiście tutaj pomysłów jest bardzo wiele, natomiast realizacja na przykład w postaci promu na wyspę Alcatraz do muzeum, chyba najbardziej znanego, jeśli chodzi o więzienie, tego typu właśnie turbiny wykorzystuje. Natomiast zupełnie inny projekt to jest projekt promu, który zaproponowała firma SolarSail, która to jest to projekt hybrydowego wykorzystania energii słonecznej i wiatrowej. Są to promy, które mają fotowoltaikę wbudowaną właściwie w każdą część, która może być podatna na słońce, ale w momencie, kiedy słońce nie świeci, można podnieść te oto rodzaje tam dla wiatru i w ten sposób jak gdyby wspomagać napęd poruszających się promów. Zaproponowali oni również zastosowanie tego typu rozwiązania dla aquatankera, dla potrzeb Australii. Aquatanker to nie tankowiec przeznaczony na ropę naftową, a właśnie na wodę. Chodzi tutaj o transport wody z rejonu, gdzie jest jej nadmiar w Australii, do rejonu, gdzie tej wody brakuje. To jest natomiast projekt brytyjski, statek Orsel, zeroemisyjny, do transportu samochodów. Ma być, na razie został wykonany prototyp, który kosztował 5 milionów funtów, docelowo 46 milionów funtów tego typu jednostka ma kosztować. I coś, co zostało zrealizowane, to jest duński projekt Ultra Bank z 2018 roku. Tutaj nie ma fotowoltaiki, ale są właśnie zastosowane te tamy dla wiejącego wiatru. No i wchodzimy zupełnie inny obszar, to są wieże solarne. Mamy tutaj projekt firmy Enviro Mission. Firma zaproponowała rozwiązanie wieży solarnej polegającej na tym, że klosz, który znajduje się wokół komina, który ma mieć wysokość 1 km, nagrzewa się powietrze, powodując wzrost temperatury dochodzącego nawet do 70 stopni Celsjusza. Na obwodzie tego komina ma się znajdować 32 turbiny wiatrowe i unoszące się do góry powietrze w wyniku różnicy temperatur będzie je wprawiało w ruch. To jest działanie, jeśli chodzi o dzień, natomiast w nocy będzie wykorzystywana energia w wyniku skomasowanej energii w zbiornikach wodnych, które w czasie dnia będą się nagrzewać, a w czasie nocy będą tą energię oddawać. Pierwsza lokalizacja miała mieć miejsce w Australii, natomiast potem w Stanach Zjednoczonych. Natomiast pierwsze badania były przeprowadzone przez okres 7 lat pod Madrytem, Manzanares, na trochę mniejszej instalacji, 200 metrów wysokości komin, 50 kW i jedna turbina wiatrowa.
Na pozór to rozwiązanie, które jest zaprezentowane na tym slajdzie, jest bardzo zbliżone, ale zasada zadziałania jest zupełnie inna, ponieważ tu nie mamy działania w ten sposób z góry do dołu, tylko z dołu do góry, tylko tutaj mamy z góry do dołu. Zasada działania polega na tym, że zraszacze czerpiące wodę będą ją rozpylać wokół górnej części, powodując obniżenie gorących mas powietrza, temperatury. Będzie zmiana gęstości i zasysanie powietrza w tą stronę. Amerykanie trochę zmodyfikowali ten projekt, gdzie wprowadzono kształt zbliżony do hiperboloidy obrotowej, który przypomina trochę chłodnie kominowe, i tego typu projekty dwa mają być realizowane w Stanach Zjednoczonych. I przykłady takich wież, które mogą być z powodzeniem ustawione w kampusach studenckich. Mamy turbiny wiatrowe, tutaj przypominające trochę obracającą się łodzi podwodnej, śrubę. A tutaj mamy moduły, które się obracają, napędzane właśnie łopatkami, które znajdują się po obu stronach tego typu wieży. Tu jest natomiast inna koncepcja umieszczenia szeregu turbin wiatrowych jakby w takiej zewnętrznym powłoce otaczającej tego typu wieże. To jest wynik pracy architektów, którzy wygrali konkurs związany z zaprojektowaniem turbin wiatrowych do istniejących linii przesyłowych różnych napięć, ale też zaprojektowali słupy, które stanowią rodzaj turbin wiatrowych. No to jest ta zaleta, że możemy produkowaną energię od razu dostarczać do sieci elektroenergetycznej. Tu są jeszcze takie bardziej wizjonerskie na razie słupy, które mogłyby być zastosowane, ale oczywiście jest to pewna perspektywa, która mogłaby być zrealizowana. Wchodzimy znowu na autostrady. To są projekty, które na razie w Stanach Zjednoczonych zostały zastosowane, czyli wykorzystany ruch samochodów i obracające się turbiny nad autostradą, ale również w przestrzeni oddzielającej poszczególne pasy. To samo może dotyczyć również poruszających się pociągów. Tego typu rozwiązania, tak jak tu widać na slajdach, są już wykorzystywane i testowane na różnych drogach. No i wchodzimy w skalę mikro, czyli ładowarki, które możemy wykorzystywać dla potrzeb naszych odtwarzaczy MP3, MP4 i tak dalej, a również telefonów. Tego typu ładowarki można już zakupić, można je integrować zarówno z ramą na przykład roweru, ale też na przykład z bicepsem podczas biegania, albo stosować jakby dualnie, zarówno wykorzystując energię wiatrową, jak również energię słoneczną. No i wchodzimy w pojazdy samochodowe wykorzystujące energię wiatrową. A wszystko zaczęło się gdzieś około roku 1600, gdzie zaprojektowano i wykonano pojazd dla księcia Maurycego Orańskiego, który widać tutaj na tej rycinie. Pojazd poruszający się po lądzie, wykorzystujące żagle i siłę wiatru do tego, żeby osiągać dosyć duże prędkości. Natomiast to już jest wizja obecna. Albatros, pustynny pojazd żaglowy, przeznaczony przede wszystkim do wykorzystywania wiatrów pustynnych i płaskich terenów, po których może się poruszać. A tu już pokazane właśnie zawody tego typu pojazdów wykorzystujących siłę wiatru. Tu jest próba pobicia rekordu prędkości, jeśli chodzi o prędkość w ten sposób, pojazd w ten sposób napędzany siłą wiatru i stałym żaglem. Tego typu pojazdy mogą być poruszać się zarówno po lądzie, jak również po lodzie. Natomiast Mercedes zaproponował formułę Zero, ale nie jest to nawiązanie do Formuły 1, jeśli chodzi o prędkości, tylko chodzi o to zeroemisyjną formułę poruszających się pojazdów z wykorzystaniem właśnie energii słonecznej i energii wiatru. Jeżeli mówimy o Mercedesie, to oczywiście Opel również zaprojektował tego typu koncepcyjne samochody wykorzystujące właśnie siłę wiatru. No i wchodzimy na podwórko właściwie uniwersyteckie i podobnie jak mamy do czynienia z zawodami pojazdów elektrycznych, które wykorzystują siłę elektryczną pochodzącą ze słońca. Tutaj mamy turbiny wiatrowe, które napędzają poprzez system przekładni poruszające się pojazdy. Zawody są organizowane przede wszystkim na polderach holenderskich oddzielających część depresyjną od Morza Północnego. Różnego rodzaju typu rozwiązania wielowirnikowe z otunelowaniem i właściwie każdy szanujący się Uniwersytet Techniczny w Europie tego typu rozwiązanie posiada i uczestniczy w tego typu zawodach. A tu wracamy do firmy Joby, która zaproponowała trochę inny pojazd składający się z takiej jednej turbiny, który kształt przypomina właściwie standardową turbinę o
którą możemy zobaczyć przy, na przykład poruszając się po naszym, po drogach naszego województwa. No i mamy też pojazdy, które wykorzystują siłę latawców. Tu przede wszystkim różnego rodzaju rowery, jak również takie pojazdy, jak tutaj widać na załączonym obrazku. Coś, co można już kupić za 24 tysiące euro. Pojazd hybrydowy Venturi Eclectic. Pojazd, który jest pojazdem elektrycznym w różnych rozwiązaniach, trzymiejscowych, dwumiejscowych, cabrio. Właściwie chodzi tutaj o wykorzystanie energii słonecznej, ale też energii wiatrowej, przy czym nie jest to energia wiatrowa, która jest wykorzystywana podczas ruchu, tylko wystawia się turbinę wiatrową podczas postoju, gdzie pani może pójść sobie na kawę do restauracji, a wtedy ten akumulator tego pojazdu jest podładowywany. Jeśli chodzi o wykorzystanie energii wiatru w kolonizacji Marsa, wiadomo, że jest kilka projektów, które w tej chwili są głośne, jeśli chodzi o możliwość podboju tejże planety, mówiąc kolokwialnie, ale turbiny wiatrowe są jedną z koncepcji, które brane są pod uwagę do produkcji energii elektrycznej z dwóch względów. Po pierwsze, średnia prędkość wiatru na Marsie to jest około 30 metrów na sekundę. W porównaniu z tym, co mamy na przykład w Polsce, gdzie jak jest 4 metry na sekundę, jest to już strefa klimatycznie dogodna dla turbin wiatrowych. Ponadto siła ciążenia to tylko 38% tego, co jest na Ziemi, więc można duże konstrukcje nośne w ten sposób instalować, a wszystko ma być produkowane z wykorzystaniem drukarek 3D. No i coś, co pojawiło się właściwie na dniach w tamtym miesiącu, koncepcja NASA takiego roweru, który będzie mógł być wykorzystywany do poruszania się po Marsie. Chodzi tutaj o to, że rower w momencie elektrycznym, który w momencie, kiedy nie jest wykorzystywany, podłączany jest do ładowarki w takim ujęciu pionowym i to, co jest na samej górze, jest wirnikiem, który to wirnik jest napędzany siłą wiatru i w ten sposób ładuje zarówno akumulator samego roweru, jak również stacji dokującej. Wchodząc na podwórko naszej Politechniki, mamy na budynku Instytutu Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej zainstalowanych 5 mikroturbin wiatrowych, które to turbiny są poddawane zarówno badaniom, jak również wykorzystywane w celach dydaktycznych przez studentów. Także zachęcam do tego, żeby rozpocząć studia na naszej Politechnice, na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki i na kierunku energetyki technologii energii odnawialnej. Dziękuję bardzo wszystkim za uwagę. To był taki telegraficzny skrót pokazania najnowszych możliwości wykorzystania energetyki wiatrowej. Zachęcam wszystkich do studiowania na Politechnice Opolskiej. Mam nadzieję, że będę mógł Państwu zaprezentować w całości w ramach przedmiotu energetyki wiatrowej tego typu rozwiązania. Dziękuję.